Pytanie dzisiaj jest, kto pełni wolę Ojca? Kto tak naprawdę pełni wolę Pana Boga? I wiemy o tym, że ten spełni wolę Boga, który poszedł do tej winnicy i który pracował w niej. A winnica to jest przede wszystkim nie praca dla kogoś, przynoszenie komuś jakichś owoców, tylko winnica to jest twoja dusza, twoje sumienie. I że tak naprawdę Jezusowi chodzi, żebyśmy pracowali nad obrabianiem swojego sumienia. I może tu jest najtrudniej. I mówi dzisiaj Jezus, że nierządnicy i celnicy nie mieli problemów, żeby wejść do Królestwa Bożego i żeby przyjąć Ewangelię. To, co mówi dzisiaj psalm, że Bóg jest blisko ludzi skruszonych w sercu, którzy potrafią znaleźć skruchę. A zarówno nierządnicy, jak i celnicy nie mieli problemu, żeby znaleźć powód do skruchy. Oni mieli problemu. Więc oni łatwo pracowali w tej winnicy. Chociaż na początku zaczynali fatalnie swoje życie w grzechu, ale potem, jak przyjęli nawrócenie, to nie mieli żadnego problemu, żeby Boga przyjąć. Myślę, że tajemnica rozrostu olbrzymiego zakonu do dzisiaj jezuitów jest, że co rok na rekolekcji ignacjańskiej tak potrzebuje tygodnia zupełnie w ciszy, żeby przetrwać potem cały rok w tym hałasie, większym czy mniejszym. Ale ich tajemnica rozrostu, tak, polegała właśnie na tym, że święty Ignacy nakazywał wprost głębokie badanie swojego sumienia. Oranie nawet swojego sumienia. Porachowanie się ze swoimi uczynkami, ze swoimi winami, prawda? I to była codzienna praca i to jest bardzo trudna praca. Żeby... No praca nad swoim sumieniem po prostu. Rozmyślanie nad tym. I człowiek chyba z natury obawia się takiej pracy. Obawia się stanąć w prawdzie. A prawda przynosi wolność człowiekowi. Jezus mówi zresztą, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Więc trzeba po prostu w tej pracy zobaczyć w sobie no śmierć, nie? Żeby zapragnąć życia. I to nie jest nigdy przyjemne, bo prawda zawsze jest jak pięść do nosa i nigdy nie pasuje człowiekowi. Kłamstwo jest wygodne, jak fotel, może się rozsiąść. Ale prawda jest nigdy niemiła. Nie jest miła prawda, ale jest prawdą. Najgorsza prawda daje to człowiekowi przystęp jednak do Boga i do nieba, bo jest prawdą. A najpiękniejsze kłamstwo idzie do piekła, bo jest kłamstwem. Więc w naszym życiu nie chodzi, że mamy takie czy inne grzechy. Raczej chodzi o stosunek do tego wszystkiego, niż o sam fakt grzechu. Święty Grzegorz Wielki powiedział kiedyś, że więcej odwagi jest w tym, żeby przyjść z grzechem do spowiedzi, niż żeby tego grzechu uniknąć i go nie popełnić. Jesteśmy wszyscy grzeszni, nie? Tylko czy ja widzę w sobie grzech, tą prawdę? Bo tu trzeba odwagi, żeby przyjść i ujawnić tę prawdę. Tak pisał święty Grzegorz, a papież. Zresztą przekonanie o grzechu, no to było pierwsze zadanie, to jest pierwsze zadanie Ducha Świętego, który przyszedł po to, żeby przekonać świat o grzechu. No i jeżeli tego pierwszego kroku nie będzie, no to i następnych też nie będzie, nie? Jak liczyć na dary Ducha Świętego, jak ja pierwszego nie przyjmuję, po co Duch Święty przyszedł? A On pierwsze, co przyszedł, to żeby pokazać nam prawdę, nie? Przekonać świat o grzechu, po prostu. Tak jest napisane.
I to, co mówi Psalm 40, kiedy duch Dawida wołał w tym psalmie w taki sposób: otoczyły mnie niezliczone nieszczęścia, których nie ma liczby. Winy moje mnie ogarnęły, ach, gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mojej głowie. Nieraz to łatwo policzyć u Pana, szczególnie mężczyzny, włosy na głowie, ale ten Dawid mówi, że jest tyle tych nieszczęść, prawda, że nie jest w stanie ich zliczyć. I pięknie to nazywa grzech i chyba słusznie, bo nazwał grzech po prostu nieszczęściem. I to jest chyba właściwsza nazwa grzech, co ten grzech. To jest nieszczęście, nie? Bo odrywa nas od Boga, czyli odrywa nas od szczęścia. No i on sam był człowiekiem wadliwym, nie? Dawid był człowiekiem grzesznym i to jak? No ale może nie dzięki temu, ale przez to, że był grzesznikiem i znał swoją nędzę, naprawdę wołał do Boga, nie? I nie ziewał na pewnie, jakby patrzył na zegarek, koniec, już nie koniec. Nie ziewał, nie? Bo stanął w prawdzie u Pana Boga, nie? Naprawdę gorliwie wołał do Boga o pomoc. Nie ziewał z nudów. I chyba nie miał żadnych rozproszeń, jak tak wołał w tych psalmach. Bo zobaczył po prostu taki ogrom swoich win, że się przejął tym wszystkim, nie? A o to chodzi. Nie o grzechy, tylko o przejęcie się tym, tą prawdą. Zresztą, gdyby Natan, Naaman, prawda, nie był trędowaty, to nie zszedłby do rzeki, prawda, nie dokonałby pielgrzymki w ogóle do Elizeusza, nie? Nie zanurzyłby się 7 razy w Jordanie. Doznał wstydu, prawda, przed swoimi sługami. Ich Pan teraz, nie, idzie tu 7 razy się kąpać pod rząd, po prostu wyglądał jak idiota. No, ale no, weź prawdę to i przejdź przez kompromitację, nie? Że twoje grzechy to jest ten trąd. Trzeba naprawdę głęboko się zanurzyć w miłosierdziu Bożym, ale też w prawdzie o sobie. Bo mój grzech jest tak naprawdę wrogiem Boga. To jest wróg we mnie, nie? Jesteśmy może po roku miłosierdzia, ale miłosierdzie właśnie to jest rodzaj miłości, która jest miłością nie wobec tych, którzy mnie kochają, którzy mnie lubią, bo to się nazywa miłość. A miłosierdzie się różni tym o miłości, że miłość to jest miłość, po prostu to jest, prawda, akt woli w stosunku do tych, którzy mnie kochają, których ja kocham. A miłosierdzie to jest to, kiedy obdarza miłością swoich wrogów. To jest miłosierdzie. Więc jeżeli ja nie uznaję swoich grzechów, czyli nie uznaję, że w grzechu jestem wrogiem Boga, bo grzech to jest moja wrogość do Boga, to nie mogę od Niego doznać miłosierdzia. No bo jak? Bóg nie może mi okazać miłosierdzia, kiedy nie przychodzę do Niego jako wróg. Wtedy okazuje mi miłość, ale nie miłosierdzie. Miłosierdzie tylko wtedy okazuje mi, kiedy przychodzę jako wróg, czyli staję w prawdzie, że jestem grzesznikiem. Tylko wtedy Bóg okazać mi może swoje miłosierdzie. I to jest moja praca w tej winnicy, prawda? Rozmyślać w tym obrachunku swojego sumienia. Jak Żydzi, którzy wieczorem też obrachowali swoje sumienie taką modlitwą Marii i przedmiotem tej modlitwy było rachowanie się ze swoimi uczynkami złymi, ale przede wszystkim z tym, że nie czytali Tory tego dnia, albo za mało ją czytali. A druga rzecz to, że obgadywali ludzi, nie? I te grzechy mają wiele ze sobą wspólnego, bo dlatego gadali na innych, dlatego za dużo słów mówili o innych ludziach, bo nie słuchali Słowa Bożego, prawda? Bo gdybym słuchał tego, co mówi do mnie Bóg, i miał słowo od Boga do mnie, to słowo dam potem drugiemu człowiekowi. I z tego się spowiadali, w cudzysłowie, nie? Jak my w komplecie robimy rachunek sumienia wieczorem, śpiąco czy półśpiąco, czy jeszcze na trzeźwo, prawda? Trzeźwość sumienia, ale rzeczywiście to była bardzo, bardzo mądra modlitwa wieczorna Żydów. Mali się nazywała, że za mało słów od Boga słuchali,
za mało czytali słowa, nie? Tory. I że za dużo mówili złego. Czy w ogóle za dużo mówili o innych. I to jest rozmyślanie. To jest uprawa tej swojej roli. Bo grzech tak naprawdę to jest śmierć. Więc jeżeli pozbywam się grzechu, to i śmierć odchodzi. Szczególnie oczywiście ta wieczna, bo grzech to jest zaraza w twoim duszy, nie? Grzech to jest szkodnik twój. I nie wiem, czy jakikolwiek mądry ogrodnik dozwoliłby, żeby szkodniki, wiecie, robale były w jego winnicy, nie? Czy w jakimś jego ogrodzie. No raczej to nie, no. No żaden ogrodnik roztropny nie wpuści szkodnika do swojego ogrodu, nie? No chyba nie. Ha, a ty, a ja mielibyśmy pozwolić, żeby całą wieczność robak nas toczył, jak mówi Jezus, a jest taka możliwość, bo akurat ten robak tam nie umiera. Więc tu mamy czas, aż do śmierci, żeby te robaki łapać, nie? Te swoje szkodniki po prostu. Mój grzech, prawda? Bo robak powoduje to, że całą wieczność ktoś tam może zgrzytać zębami i być w mroku, no, nieskończonym. Ja wiem, że łatwiej mówić o innych rzeczach, o jakichś fajnych przypowieściach, nie? Łatwiej mi tak łatwiej mówić, łatwiej wam by było słuchać. No, ale Słowo Boże jest takie dziś, jakie jest. Ja sobie nie wybrałem to też, ale Pan nam wybrał. Wolimy oczywiście mówić o Bogu, Jezusie, tak? Wolimy się modlić albo rozmyślać, ale jak Pan zaprasza nas do winnicy, nie? I mówi, uczyń porachunki ze swoim sumieniem, to mówimy, idę Panie, tak, idę, ale wcale nie idziemy, prawda? A rachunek to jest po prostu sumienna praca każdego dnia, którą bardzo trudno może jest zacząć, nie? A okazuje się, że potrzebujemy nawrócenia wszyscy, nie? Zarówno i kapłani, i prostytutki, o których mówi Jezus, i poborcy, prawda, i urzędnicy, celni, prawda, i wszyscy potrzebujemy. I do nich Jezus kierował tę przypowieść. To znaczy, że również do mnie, nie? Dlatego, no wolą Bożą jest to, żebyśmy pracowali w tej winnicy, bo Jezus umarł za grzeszników, jest napisane. A nie za ludzi zasługujących, prawda? Tylko dla niezasługujących na nic grzeszników. I zdobył niebo dla nas, nie? Ale nie myśmy je zdobyli, tylko my jesteśmy zdobyci najwyżej przez Niego. I obiecał szybkie wejście do raju złoczyńcy z krzyża i powiedział także cudzołożnicy i że celnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Czyli wyprzedzą ludzi, no, moralnie uporządkowanych, prawda? Poprawnie moralnych, że tak powiem. Że takie postawienie sprawy po prostu odwróca, przeorientowuje sens uczynków, nie? I ich zasług. Bo ciężar zasługi nie spoczywa na nas. Nie myśmy zasłużyli, bo czym? My nawet zgrzeszyć dobrze nie umiemy. Ale ciężar spoczął na Jezusie, prawda? Na tym, co On uczynił. Że to jest Jego zasługa krzyża. Że tak naprawdę to On nam wysłużył, my nic. Więc kim jest ten ktoś, kto mówi dzisiaj, idę Panie za Tobą, idę, ale tak naprawdę nie idę. I ci, którzy buntują się przed Panem Bogiem, oskarżają Go, prawda? Mówią, nie chcę, mam dość tego wszystkiego, mam dość Ciebie, Panie Boże. A potem okazuje się, że gorliwie Mu towarzyszą. Przypowiedź, wiem, że drażni sumienie. Przynajmniej w takim zamiarze wypowiedział ją Pan Jezus. Ja na przykład wiem, że w Dniu Święceń Kapłańskich powiedziałem, Panie Jezu, idę za Tobą, nie? Wszędzie. No, ja mam zamiar iść wszędzie za nim, gdzie ją pokażę, nie? Przekraczać te wszystkie rzeczy, swoją naturę również. Tymczasem widzę, że niektórzy poszczą dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie, nie? A ja potrafię zajadać w Strągach, usprawiedliwiając się, że to nie
nie mięso, prawda? No przecież nie je mięso, nie? Albo spoglądać na ekran na przykład, gdy ludzie tacy, wiecie, opakujący swoje spóźnienie w wierze, modlą się w świątyni na czuwaniu całą noc na Jasnej Górze, nie? Ale macie sobie fajny film wieczorem puści, no bo dzisiaj dobry leci, nie? Znaczy nie wiem co to dzisiaj, ja tak sobie tylko mówię, nie? A oni, wiecie, całe noce siedzą na czuwaniu na Jasnej Górze i tak mi... Mówię, idę Panie, idę, ale nie schodzę ze swojego pokoiku, nie ze swoich egoistycznych spraw. W tej przypowieści dwa razy dzisiaj słowo opamiętać się. Można chyba bez błędu przetłumaczyć jako poczucie takiego żalu, czy może zasmucenia, które prowadzi właśnie do nawrócenia, nie? Bo kiedy się człowiek przejmie tym, jaki jest rzeczywiście, to wtedy może to zaowocować nawróceniem. Więc o tym trzeba sobie przypomnieć, nie? Czyli o czym? O własnym grzechu. I ile to kosztowało Jezusa na krzyżu. Bo to jest fundament spowiedzi, bo ja nie idę do spowiedzi po to, żeby mi było lżej. Bo dużo ludzi chodzi do spowiedzi po to, żeby zrzucić grzech, żeby im było lżej. To jest egoizm, nie? Mi jest lżej po spowiedzi, ale celem jest to, żeby wrócić do Boga. Bo mój grzech to jest moja wrogość w stosunku do Boga i ja nie idę dlatego do spowiedzi, żeby mi było lżej. Tylko idę dlatego, bo jestem wrogiem Boga w moim grzechu. Dlatego idę, żeby się z Nim pojednać. Że to Jemu było przykro przez mój grzech, a nie, że mi jest lżej, nie? Czy że mi jest ciężko w grzechu, to idę, żeby mi ulżyło. A On? Celem spowiedzi, i to jest sens spowiedzi, idę dlatego, bo mój grzech drogo Jego kosztował, nie? Bardzo drogo. Więc jak powiedziałem, to nie ilość grzechów, nawet nie jakość grzechów decyduje o naszym potępieniu czy o zbawieniu naszym ludzkim, tylko raczej stosunek człowieka do grzechu. Stosunek tego człowieka. Nie to, ile mam grzechów, czy jakie mam grzechy. Bo można w ogóle żadnego grzechu nie popełnić i nie być miłym Panu Bogu. Można. A można wiele grzechów narobić i znaleźć upodobanie u Pana Boga. Można. To nie jest najważniejsze, jakie ja mam grzechy, ile jest tych grzechów i z którego są przykazania. To jest ważne, ale to nie jest najważniejsze, prawda? To nie jest najistotniejsze. Można się dużo modlić i przez tę modlitwę być zadowolonym z siebie. Wiecie, ja widzę, jak w swojej posłudze, jak rozmawiam czy spowiadam, taką prawidłowość, to może nie jest częsta prawidłowość. Nie wiem, czy przy kamerach to mówić, ale przypuśćmy, ktoś żyje całe życie w czystości, nie? No i na 80. urodziny na przykład upada w jakiś wstydliwy grzech, nie? No i taki przerażony, jak, nie? Płacze ten ktoś, nie? Ta osoba. No bo płacze jej pycha bardzo często. Dlaczego? Jak ja mogłem? No jestem grzesznikiem, mogłem, nie? I ja widzę doskonale, nie? Że Bóg nieraz dopuści, żeby ktoś upadł w jakiejś trudnej dziedzinie. Po co? Żeby go odwiązać od zbytniego przywiązania się do swoich cnót. Bo my mamy do Boga się przywiązać, a nie do swoich cnót i do tego, że my nie grzeszymy. Do tego się nie wolno przywiązać, nie? I nie raz Bóg, żeby odwiązać kogoś od zbytniego przywiązania do swoich wspaniałej moralności, dozwoli na pokusy w danej dziedzinie, prawda? Już nie mówię na grzech.
Ale na pokusę wyzwala. Wiemy o tym. Więc naprawdę to jest niebezpieczne nie być atakowanym. Już nie mówię przez szatana, bo on jest generalnie źródłem tego, nie? Bo można zupełnie wtedy zobojętnieć, chociażby na tych, którzy są zmiażdżeni innych grzechem, nie? Na nałogowych ludzi. To, co święty Bernard powiedział pięknie kiedyś, że chrześcijanin to jest ktoś, kto się nie gorszy. Nie gorszy się drugim człowiekiem, nie? Ani sobą się nie gorszy. A pycha się gorszy, nie? Faryzej się gorszy. Jak ja mogłem, nie? Czy jakiś rozpowiedzi, o, zakrywa się dużo, nikt go nie zobaczył, nie? To nie Ciechanowski się spowiada, nie? Już głos, nie? Proszę księdza, nie? Żeby nie wyszło. Kto to tam się spowiada, nie? No jestem taki, jak jestem grzesznikiem, prawda? I to jest praca nad swoimi winami. Żebyśmy nie zobojętnieli, chociażby na tych ludzi, którzy są grzeszni, prawda? Jestem może, no nie wiem, ale czytając Ewangelię widzę, że Łazarz, nie? Że cudzołożnica, że Zacheusz, że Samarytanka, nawet święty Piotr i ta, która włosami wymyła Jezusowi stopy, prawda? We łzach żalu. Oni otrzymali uwolnienie od swoich grzechów. Uwolnienie i przebaczenie. I to w jednej chwili, prawda? Ponieważ co? Umieli prawdziwie okazać skruchę. Bo prawdziwy żal sprowadza prawdziwe uwolnienie. Więc pomyśl, nie? O sobie. Jeżeli do ciebie wracają jakieś grzechy, że spowiadasz się ciągle z tych samych grzechów, może dlatego, że twój żal jest zbyt powierzchowny, nie? I że tak naprawdę może nie żałujesz w ogóle, bo nie widzisz tego za grzech, nie? Bo skrucha potrzebuje nie tylko wyznania grzechów, tak literalnie, nie? Czy nominalnie, czy liczbowo, ale też autentycznego bólu w uczuciach. Czy ciebie to boli, nie? Że Jezusa bolało na krzyżu i to bardzo. Estera, pokutując, wysypała sobie śmietnik na głowę, nie? No, wyglądała idiotycznie, nie? Nie wiem, czy stać nas na taki gest. A ona to zrobiła. Za nic miała opinię innych. Chodziło, żeby mieć opinię u Boga. Nierządnica włosami wytarła Jezusowi stopy. Piotr zapłakał na oczach wszystkich, nie? A ty co zrobisz? Nic nie zrobisz? Czy coś zrobisz? Pytam siebie i ciebie, prawda? Jest napisane u Ozeasza, chodźmy, powróćmy do Pana. On nas zranił, nie? Ale On też uleczy. On nas pobił i On ranę zawiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie. I żyć będziemy w Jego obecności. Dołóżmy starań, by poznać Pana. Jego przyjście jest pewne, jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Deszcz to jest łaska od Boga, nie? Zmiłowanie Jego nad nami. Jest deszcz wczesny i deszcz późny. Myślę, że każdy z nas miał deszcz taki wczesny, nie? Od dzieciaka latamy do kościoła. To jest wczesny deszcz, prawda? Ale deszcz późny to jest dla tych spóźnionych na pewno, prawda? Dla tych, którzy no, którym łaska się w ogóle nie należy. Ale Bóg jest gotowy zmiłować się nad nami wszystkimi. Nawet gdybyśmy my nawet nad innymi, albo nad tobą ktoś machnął ręką, nie, dlatego to już za późno. To jest deszcz późny, prawda? Że Pan Bóg wylewa swoje zmiłowanie dla wszystkich. Nad złymi i dobrymi świeci Jego słońce. Dla tych, co wcześniej, dla tych, co za późno. O tak. Jak powiedziałem, może całe życie nie popełnić żadnego potwornego grzechu, potwornego przestępstwa. Można całe życie mieć tylko cnoty i naprawdę być bardzo moralnie dobrym człowiekiem i w ogóle nie być miłym Panu Bogu. A można być grzesznikiem, pełnym wad i niedoskonałości i mimo to znaleźć upodobanie u Boga.
Bo jeżeli czyjeś cnoty służą do tego, by na przykład pogardzać kimś, albo się czuć lepszym od kogoś, prawda? To całe to moje dobro moralne, jeżeli czyni mnie wyniosłym, lepszym, prawda? To przekreśla upodobanie u Boga. Przekreśla. A jeżeli całe zło, które popełniłem, jakiekolwiek zło i wszystkie moje grzechy wykorzystujemy do tego, żeby nie czuć się lepsi, żeby skruszyć swoją duszę, żeby zapłakać, uniżyć się przed Bogiem, nie gardzić nikim, nie obgadywać, nie osądzać nikogo, to zyskujesz tylko łaskę u Pana. Więc tu założnice, tak, i celnicy, i nierządnicy wchodzą przed nami do Królestwa Niebieskiego nie dlatego, że mieli grzechy, tylko że te grzechy wykorzystali w spotkaniu z Jezusem, żeby się nie czuć lepsi od innych i żeby skruszyć swoje serce. Naprawdę. Bywają ludzie, którzy bardzo źle wykorzystują swoje dobre czyny. A bywają ludzie, którzy świetnie wykorzystują swoje grzechy. I o tym mówi dzisiejsza przypowieść. No bo prawdziwy grzech to jest pogarda, prawda? Prawdziwe piękno to jest skrucha. To, co dzisiaj zresztą mówi pięknie ten psalm 34. Kiedy mówimy, wiecie, tak jak powiedziałem, że jesteśmy wszyscy zbawieni z łaski Bożej, myślę, że to jest podstawowe pojęcie w chrześcijaństwie. I tak, może to jest trochę niewziąt, bo od dziecka jesteśmy uczeni, że musimy zasłużyć, prawda? Ja też byłem tak uczony, wy pewno też byliście tak uczeni, chyba my wszyscy, nie, w kulturze tej naszej, że jak będziesz grzeczny, nie, to zasłużysz i będą lody po obiedzie na przykład, albo spacerek będzie, prawda? Marcinek, jak będziesz grzeczny, to pójdziemy na spacerek, nie? I Marcinek sztucznie symulował, że jest grzeczny, prawda? Wiadomo, co myślał, ale sztucznie udawał przed tatusiem na przykład, nie? Albo przed babcią to w ogóle robił oczki piękne, wspaniałe. No, żeby zasłużyć, bo na przykład babcia da 50 zł, nie? I ja sobie coś kupię, nie? I wtedy, jak będę grzeczny, to dostanę nagrodę. Czyli jak będę prawdziwy, o, to będzie źle, bo ja nie jestem grzeczny, nie? Więc przez lata musieliśmy ukrywać prawdę, tylko sztucznie symulować, żeby być grzecznymi, żeby dostać nagrodę, potem się podlizujemy i tak dalej. No i tak nie jesteśmy sobą do końca. A przed Bogiem nie musimy się podlizywać, nie muszę udawać pawia, prawda? Przed Nim udając, prawda? Panie Boże, jaki ja jestem, nie muszę, nie? Bóg i tak zna moją nędzę. I jest napisane, że jesteśmy zbawieni z łaski, a nie dlatego, że my wspaniale wyglądamy i w ogóle nie mamy grzechów, nie? Tylko, że z łaski. I to jest pierwsze podstawowe pojęcie w chrześcijaństwie. Łaska. Bo łaska jest wtedy, kiedy ktoś jest obdarowany bez powodu. Prawda? To jest łaska. Nie ma w tobie powodu, więc proszę z łaski. Kiedy ktoś by był zatrudniony, na przykład, nie wiem, przez ordynatora w szpitalu, nie dlatego, że jest świetnym, wykwalifikowanym chirurgiem, tylko, że ten ordynator jest jego wujkiem, nie? No to może to nawet jest chyba prawnie karalne pewno w tym świecie, ale w tamtym jak najbardziej. Że jesteśmy, że my sami nie zasłużyliśmy sobie na nic. Tylko dlatego, że mamy znajomość z Bogiem i On daje nam łaskę. Łaskę nam robił. Nikt nie zasłużył, nie? Na to, na Niego. Więc nie dlatego Bóg nas kocha, że my jesteśmy wspaniali, idealni i cnotliwi, tylko pomimo tego, że tacy właśnie nie jesteśmy. Więc daje nam swoją łaskę. Dlatego nas zbawia. Nie dlatego, że jesteśmy wspaniali. Zresztą ojciec syna marnotrawnego wzruszył się. Czym?
nie cnotami, nie wspaniałymi rzeczami, dyplomami honorowymi, czy tam dyplomami z jakiejś Oxfordu czy uczelni, które ten syn by przyniósł, tylko widząc zły, po prostu fatalny, nawet katastrofalny stan swojego dziecka, jego serce doznało wzruszenia. A największą przeszkodą do uświęcenia jest po prostu pycha. I to nie zwykła pycha, tylko pycha duchowa. A to jest najgorsze. Pycha duchowa. Bo pycha duchowa to jest taki rodzaj zadowolenia z siebie, nie? Ze swojej poprawności moralnej. Że ja nie piję, nie? Ja nie palę. Ja z jedną żoną tylko, nie? Albo z jednym mężem. Albo sam, czy sama, jestem księdzem, wiecie, ja do nikogo nie chodzę, nie? Ja to jestem, nie? Ja nie, nawet tam nie będę omawiał przy innych, prawda? No, jestem zadowolony z Ciebie w ogóle, Panie Jezu, prawda? Mi tylko to niebo grozi po śmierci, nie? Ale to sprawia, że na innych ludzi patrzę z góry, prawda? I jestem skłonny do oburzenia, do zgorszenia się. Taki człowiek jest zdolny do osądzania, prawda? A Jezus mówi, że ubogim głosi dobrą nowinę, że ubodzy w duchu są błogosławieni, prawda? Ubodzy. Tacy ludzie. Ta Ewangelia dzisiejsza, ona nie ma swojego odpowiednika u innych ewangelistów, tylko święty Mateusz mówi o przypowieści w winnicy. Ale można ją bardzo dobrze porównać do tej Ewangelii o zaproszonych na ucztę. Że ci pierwsi zaproszeni, prawda, ci ułożeni, ci wspaniali, tak, tak, przyjdziemy i nikt nie przyszedł, nie? A ci gdzieś tam z zaułków, z opłotków, ci ułomni, ubodzy, ci przyszli na końcu, prawda? Chociaż na początku było pewne, że oni w ogóle nie przyjdą. Jezus mówi tą przypowieść, prawda? Że król zaprosił kogo? Ci doskonali, ci wspaniali w ogóle nie przyszli. Ci idealni, prawda? Więc potem zaprosił najbardziej wynędzniałych, grzesznych, po prostu poranionych, beznadziejnych, tych, których już nikt nie zaprasza. I oni od razu przyszli. I mówi Jezus, kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają się czym Tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Zresztą Maryja otrzymała łaskę nad łaskami, prawda? Łaskę też otrzymała. I w radości wypowiedziała, że Bóg strąca z tronu możnych. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Więc jak dzisiaj w psalmie syn marnotrawny przyszedł, prawda, i jak biedny zawołał, i ten ojciec go usłyszał i uwolnił go ze wszystkich ucisków. Ze wszystkich. Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał i wybawił go ze wszystkich ucisków. Czyli żeby być usłyszanym przez Boga, ja muszę w sobie uznać, że ja jestem biedak, nie? Czyli że ja nie mam, ja nic nie mam tak naprawdę. Jestem ubogi i do cna, nic nie mam, nie? I to jest najlepsza predyspozycja duszy, żeby być wysłuchanym przez Boga. To są sterylne warunki, żeby przyjąć Jego łaskę. Przecież kiedy czytamy Księgę Rodzaju, to nie jest napisane, że człowiek stworzony został z takiego materiału, jak nie wiem, jak porcelana, prawda? Nie z tego zostaliśmy stworzeni, tylko jakiś diament, może złotko jakieś, prawda? Nie, tylko glina, prawda? Krucha, słaba, zwykła, denna jakaś glina, prawda? I z kogoś takiego, jak zlepek czegoś takiego, no, Bóg stworzył, sformułował każdego z nas, nie? Ale za to glinę jest stać na skruchę. I to się Bogu podoba. Bo jest napisane pokornym i skruszonym sercem, Ty Boże, nie gardzisz. My wszyscy wiemy o tym, że Jezus
jakoś nie darzył sentymentem faryzeuszy, bo cierpieli na taki syndrom bycia doskonałymi. Oni byli czyści, pobożni faceci, naprawdę pobożni, nie? Tacy. No. Ale faryzeusz był skupiony na swojej poprawności moralnej, prawda? Na swojej doskonałości, na swoich perfekcyjnych czynach, nie? Manifestując się z jak najlepszej strony. A nie możemy tego pominąć i zapomnieć, że na przykład faryzeusz z przypowieści, ten co stał z przodu, który stał w świątyni, celnik stał z tyłu, tak naprawdę nie miał żadnych poważnych grzechów. Nie miał. Ale nie był miły Bogu. A ten z tyłu celnik, ten to miał grzechy, nie? I był miły Bogu i to bardzo. Bo ten faryzeusz, on chełpił się nawet postami, pamiętacie? Chełpił się modlitwami, a zapomniał, że najgorszym i najtrudniejszym do zweryfikowania i zidentyfikowania szkodnikiem w mojej winnicy, który się ukrywa, nie? Jest pycha duchowa, jak kameleon, który wykorzystuje swoją mimikrę, żeby się tam gdzieś schować, nie? Tak samo pycha duchowa. To jest mój kameleon, nie? Inne szkodniki widać, ale tego nie widać. Ma taką świetną mimikrę, że po prostu trudno ją zobaczyć. I to jest błąd faryzeusza, nie? Być lepszym, wydawać się lepszym, wykorzystywać nawet swoją modlitwę, swoją pobożność, to jest maska, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, nie? O, u Boga nie chodzi, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, tylko przedstawić prawdę i to jak najgorszą prawdę. Kiedy ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, no zrobiłem to, albo żona taka, nie? Albo ja piję, albo coś, bo mąż, bo żona, albo proboszcz, albo ktoś, albo przełożony, nie? Bo ktoś się usprawiedliwia, prawda? I to mówię, człowieku, ty się nie usprawiedliwiaj, bo Bóg chce cię usprawiedliwić, a jak ty się usprawiedliwiasz, to nie pozwalasz Bogu, żeby On to zrobił, a Bóg chce ciebie usprawiedliwić. Więc ja pokazuję, jak lekarzowi, wszystko, nie? I ile mam tych ran, i z jakiej strony mam te rany, i im więcej pokażę, im więcej powiem, tym bardziej mnie uzdrowi. I na tym polegał błąd faryzeusza, nie? On jest uzależniony po prostu od podziwu. I on myśli, że nawet Bogiem tak może manipulować, nie? Więc jego błąd polegał właśnie na tym, że on nie będzie liczył na łaskę. On na łaskę? Przecież on sam zasłużył, nie? Inni ludzie są mu potrzebni do tego, żeby budzić u nich po prostu podziw. I taki człowiek, taki faryzeusz, który nie liczy na łaskę Boga, prawda? On panicznie boi się na przykład okazać swojej słabości, nie? Boi się. Z jakiegokolwiek powodu po prostu. Taki człowiek nie prosi z reguły nikogo o pomoc, bo on sam sobie poradzi. On nie będzie liczyć na łaskę współpracowników. Nie? Jemu oczy wyjdą, nie? Z oczu dołów, jak mu kręgosłup pęknie, ale on se da radę przecież, nie? On se sam da radę, jasne, że tak. No, nie będzie prosić. Ja jestem samowystarczalny, prawda, sobie powie. Więc tak. I tego, który nie potrzebuje łaski od nikogo, od niego też nie będzie prosić, prawda? On, jeżeli nie potrzebuje łaski od nikogo, czy może liczyć na łaskę od Boga? A łaską jesteśmy zbawieni. Więc faryzeusz w ogóle, on też nie pójdzie do spowiedzi, bo on nie potrzebuje łaski od jakiegoś księdza. Ja wiem, co są księża, nie? Ja też wiem, co są księża. Wiem, jaki ja jestem, nie? Co tydzień się spowiada, mój Boże, nie? No ale nie wiem, czy łatwiej byłoby komuś z was się spowiadać przed księdzem, który jest idealny, zawsze cnotliwy, nigdy nie upadł. On nie rozumie, co to jest żal, co to jest strach przed spowiedzią. On nie rozumie skruchy, nędzy. Bałbym się iść do takiego do spowiedzi, nie? Na szczęście nie ma takich, nie? Ale niestety można takiego udawać. Więc, jak powiedziałem, niektórzy ludzie... Kończyć muszę? Już, kończę. Po to tylko lekcje. Jak
Powiedziałem, niektórzy ludzie się dziwią, tak widzę, bo się pytają, nie? Że dlaczego ciągle te same grzechy na spowiedzi mówią? Dlaczego wracają do nich te same grzechy? Może dlatego, że nie nauczyli się znosić siebie po prostu takich, jakimi są, nie? Może dlatego, że nie chcą znosić swoich słabości. Bo można iść do spowiedzi i ta spowiedź może być wypieraniem siebie tak naprawdę. Wypieraniem się prawdy o sobie. Zasłanianiem się przed grzechem, nie? Ja przy księdza, nie? No, ja się napiłem wódki. Ja mam problem, tak? Alkoholik przychodzi. Ja się napiłem wódki, ale no, ja mam problemy z żołądkiem. Ja żołądkową sobie kupiłem. No. A bo ja oglądam pornografię przy księdza, ale ja tak nie podnieca. Ja muszę sobie tam endorfinę trochę regulować, te hormony w miesiąc, nie? No i dlatego oglądam, nie? Jasne, że ci zasłania, nie? Zasłania się tak jak Lot, który mówi, że on se musi po Sodomę rozbić namioty, nie? Bo to są tereny dobre dla wypasu kóz, nie? A gdzie tam? Przecież naukowcy później badali te tereny Sodomy i okazało się, że tam znaleźli chyba 2500 grobów szybowych, że to było po prostu zagłębie grabarzy. Może dlatego, że sobie po prostu, mając do czynienia co dzień z pogrzebami, ze śmiercią, sobie tam popijali, czy się odurzali, dlatego potem jakoś tak im to wszystko we łbie się pomieszało, że współżyli z kim można tylko, nie? Może to było po prostu zagłębie grabarzy, nie? No i teraz Lot mówi, że tam nic nie rosło, tam, no wiemy, nie? No a Lot mówi, że to są tereny dobre dla wypasu kóz, nie? No wiecie, no jak człowiek jest nastawiony na grzech, to on nawet w piekle zobaczy raj, nie? Jak człowiek jest zastawiony na grzech, to on wszędzie widzi korzyść dla siebie. No i on się zasłania, nie? On rozbił namioty po Sodomy, oczywiście do Sodomy nie wchodzi, gdzie? Ale po Sodomy, no bo głupio odejść, wiecie, od Abrahama i od razu do burdelu pójść, więc on tam nie chodził, prawda? Ale po Sodomy rozbił namioty, nie? Jak później Biblia go fotografuje, to już siedzi w Sodomie na dobre, nie? No on tam od razu oczywiście nie wchodził, ale nocami tam sobie patrzył, nie? Przez te szpary w tych drzwiach czy w murze, nie? Sodomy, co tam się dzieje, taki zgorszony, jakie straszne rzeczy robią, straszne rzeczy, nie? No i tak codziennie sobie być może wchodził tam, nie? Jak żona spała, dzieci poszły spać, kozy też spały, nie? No to sobie tam kukał, co się dzieje w tej Sodomie, taki, o straszne rzeczy, straszne, nie? Ale jak potem Biblia mówi, to już sam siedzi w tej Sodomie, żona i też, dzieci też i kozy też, nie? Wszystko po prostu. Że człowiek jak jest nastawiony na zło, to on, jak powiedziałem, nawet w złej rzeczy widzi korzyść, nie? Niestety. Więc istotne jest to, żeby nie wybierać prawdy o sobie. Więc może dlatego grzechy do nas wracają. Ponieważ ja nie przyjmuję, że ja taki jestem, prawda? A ja taki jestem. Powiedziałem, nieraz Bóg dozwoli jakiejś duszy, żeby, która naprawdę wysoko zaszła w życiu duchowym, popaść w grzech śmiertelny, grzech wstydliwy, żeby ją oderwać od zbytniego przywiązania się do swojej chwały, której tak naprawdę nie ma. Przytoczę wam po prostu rękopis C świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która dedykuje swojej matce Marii Gonzaga i pisze w taki sposób, słuchajcie, to są wielkie słowa, nie? Wiesz, matko, zawsze chciałam być święta. Ale niestety, kiedy porównywałam się ze świętymi, to nieustannie stwierdzałam, że między nimi a mną istnieje taka sama różnica, co między górą, której szczyt ginie w niebiosach, a zabłąkanym ziarnkiem piasku, deptanym stopami przechodniów. Nie zniechęcałam się jednak i powiedziałam sobie tak, dobry Bóg nie wzbudzałby pragnień, które nie mogą się spełnić. A zatem, pomimo że jestem taka mała, mogę pragnąć świętości. Co prawda, pisze, wzrastać u mnie to jest rzecz niemożliwa. Nie umiem. Muszę więc, co pisze, uwaga,
znosić siebie taką, jaką jestem, ze wszystkimi moimi wadami. Oto prawdziwa świętość. Nie? Świętość to nie jest tylko, nie wiem, robienie czegoś pięknego. Świętość to jest również znoszenie siebie, taki, jaki jestem. Po prostu. I pisze dalej. Chcąc jednak szukać sposobu, by dotrzeć do nieba małą, drogą prostą, krótką. A żyjemy w dobie wynalazków. Obecnie, żeby wyjść na piętro, nie trzeba używać schodów. U ludzi bogatych zastępuje je świetnie winda. No dzisiaj już nie tylko u ludzi bogatych. Chciałabym więc znaleźć taką windę, która uniosłaby mnie aż do Jezusa. Jestem bowiem zbyt mała, aby piąć się do góry po stromych schodach doskonałości. Poszukiwałam więc w świętych księgach czegoś, co wskazałoby mi tę upragnioną windę. I tak wpadłam na te słowa mądrości odwiecznej. Maluczki niech do mnie przyjdzie. Podeszłam więc, odgadując, że znalazłam to, czego szukałam. I chcąc wiedzieć, o mój Boże, co zrobisz dla maluczkiego, który odpowie na Twoje wezwanie, szukałam dalej i oto, co znalazłam. Jak matka tuli własne dziecko, tak i ja was tulić będę i pieścić na kolanach. Ach, pisze, nigdy nie spotkałam słów bardziej serdecznych i bardziej śpiewnych, które by mnie tak bardzo ucieszyły. Windą do nieba, która mnie wzniesie, są Twoje ramiona, Jezu, a w tym celu nie potrzebuję wzrastać. Przeciwnie, trzeba, bym pozostawała mała i stawała się coraz mniejsza. Coraz mniejsza. Pokora, nie? I to jest praca też. Bo mówimy, idę, Panie, idę, ale nie idziemy. Jezus chwali tych, którzy mówią, nie idę, a okazuje się, że idą. Wiecie, no nie wiem, czy kończymy, nie? Dobrze, skończmy. Jutro ciąg dalszy.